Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Chyba się jeszcze z wami nie witałam. Nie, chyba nie. Jesteśmy w Łodzi. Dzisiaj już jest niedziela, więc w tej Łodzi jesteśmy od piątku. Od czwartku. Bo Wojtek od piątku zaczął już swoją przygodę na uczelni w Łodzi ze swoimi studiami. Ja przy okazji będę się z wami malowała, bo dzisiaj mamy gości. Rodzice moi mają w środę rocznicę i zaprosili moją kuzynkę z mężem i z dzieckiem. Zresztą wy doskonale ich też już kojarzycie z vlogów. Zaprosili na obiad, więc mam jakąś godzinę, żeby też tam trochę pomóc mamie ogarnąć siebie. Tosia jest z dziadkiem na placu zabaw, a tata na uczelni, więc każdy w swoich obowiązkach. Jest niedziela, a ja dla was naprawdę mało nagrałam, ale słuchajcie, też ze względu na to, że skupiałam się bardzo na czynnościach albo na spotkaniach, które miały miejsca. Nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam, z uwagi na to, że moja torba bardzo dawała mi znać. I jeszcze w piątek, jak jechałam do Warszawy na wywiad z moją przyjaciółką, Marlenką, w ogóle dziękuję, że ze mną pojechałaś. Cudowny wywiad. Notabene, słuchajcie, cudowny wywiad i będzie on około 2 tygodni, będzie wydany, więc na pewno wam tutaj o nim powiem i podam linka. W życiu nie miałam tak fajnego wywiadu, tak fajnej rozmowy. Bardzo, bardzo fajny, więc na pewno tutaj wam podlinkuję ten wywiad. I no wiecie, z Łodzi do Warszawy nie jest daleko, bo to godzina 20, natomiast no chyba byłam tak zagadana, że nie myślałam o tym też, jak siedzę, w jaki sposób kieruję to auto. Żeby się dobrze też ułożyć, żeby nie naciskać tej torbieli. No i jak wróciłam z tej Warszawy, to tak mi dała znać o sobie, że musiałam trochę zniwelować moje plany, które tutaj miałam. I nie mogłam zrobić wszystkiego, co chciałam. W sobotę pojechałam na cmentarz do mojej babci, tam zrobiłam jej porządek z rodzicami. To było na lekach jeszcze przeciwbólowych, więc jeszcze jakoś funkcjonowałam, ale jak przestają działać leki, teraz na przykład też wziąłam tabletkę, bo wiedziałam, że chcę do was pogadać, więc poczekam pół godziny, działa, więc siedzę fajnie, mogę się umalować i świat jest kolorowy, inaczej wygląda. Powiem wam, że teraz się z tego śmieję, ale dzisiaj rano jak wstałam i po kolejnej nocy, gdzie co 5 minut się budzisz, bo przekręcasz się i ją czujesz albo ją naciskasz, więc to gdzieś tam wstajesz rano i czujesz znowu ten ból, myślisz sobie, kiedy to się skończy. I mogłabym, pewnie tutaj wam się pojawia pytanie, dlaczego ja nadal tego nie zoperowałam, nie zgodziłam się na zabieg. Potem jak w lutym opowiedziałam wam o tym, że mi się to przydarzyło i byłam na zabiegu wtedy, no bo miałam wtedy bardzo duży stan zapalny i sam on by nie zniknął, więc wtedy jakby musiałam się podjąć tego, co on tam mi zrobił. Dostałam skierowanie do szpitala na tą operację, to bardzo wiele z was też w komentarzu pod tym vlogiem napisało: Aga, nie rób tego. Idź do Instytutu Medycyny Chińskiej, idź gdzieś tam polecaliście mi, bo z uwagi na to, że no, albo prywatny szpital. Dostałam też taki namiar, miałam nawet dzwonić do tego prywatnego szpitala, ale no też się nasłuchałam i dowiedziałam się, że no niestety na NFZ to ta operacja w ogóle traktują nas trochę jak zwierzęta i dłużej się goi i w ogóle, no nieważne. Więc miałam, wiecie jak to jest, wiedziałam też ile trwa rekonwalescencja po takim zabiegu, więc cały czas to odwlekałam, bo cały czas coś przed nami, bo cały czas to, w tym miesiącu też nie możemy, w tym miesiącu też nie możemy. Natomiast spotkałam się z osobą, która miała w tym szpitalu właśnie ten sam zabieg robiony i po roku wszystko wróciło, znowu się to odnowiło. Więc jeżeli mam wydać takie pieniądze na tą operację, zabieg, a potem ponownie tam wrócić, nie wiem, z reklamacją albo znowu po prostu to się dzieje i na nowo to rośnie, no to myślę sobie, no nie wiem. Więc teraz już wiem, że to jest mój trzeci nawrót po zabiegu z lutego. Na pewno wybiorę się do Instytutu Medycyny Chińskiej i tam będę szukała pomocy. Zobaczymy, czy oni mi w tym pomogą. No, więc to tak tylko przypominająco dla osób, które nie wiedziały, o co chodzi z tym moim kręgosłupem i z tą moją torbielą. Przy okazji, bardzo, bardzo lubię. Ja zamieniłam sobie go w ogóle, zamiast teraz nie używam w ogóle czego?
Nie używam w ogóle teraz korektora, tylko używam tego. Jest dla mnie genialny, super w ogóle jest ten produkt. I co wiem? Wróćmy do tego. No właśnie, no i ta torbiel zmieniła moje plany w Łodzi, więc w sobotę tylko zrobiłam to i pojechałam jeszcze do kuzynki na kawę, żeby Tosia się pobawiła chwilę z swoją kuzynką. Więc tylko tyle zrobiłam, jeszcze pojechałam po męża na uczelnię, żeby nie wracał, bo on późno bardzo skończył, więc żeby nie wracał sam. To pojechałam jeszcze po niego, akurat z Tosią wracałyśmy od kuzynki, więc podjechałyśmy po tato. No a dzisiaj, no to dopiero teraz, słuchajcie, jest godzina 13, dopiero teraz w sumie tak zaczęłam funkcjonować po tabletkach, że jest ok. No i idę pomóc przy obiedzie i zaraz będzie familia, więc sobie też posiedzimy, pogadamy. Wojtek dzisiaj też wcześniej kończy, bo za pół godziny. No i później będzie w domu. On blisko ma teraz uczelni tutaj, więc nawet myślę, że szybciej wróci. A jutro jedziemy po towar. Jak zwykle jesteśmy w Łodzi, więc zawsze jeździmy do naszych producentów, się pokazać, pogadać, co u nich, napić się z nimi nawet kawy. I kupujemy wtedy towar na dziecięce i na kobiece lajby. Bo wtedy możemy, wiecie, daną rzecz dotknąć i wiedzieć, co kupujemy, bo my przeważnie, tak jak już wam nieraz mówiłam, kupujemy też u nich na live'ach. Oni też prowadzą swoje live'y dla swoich klientów. No i wtedy my podczas tego też zamawiamy sobie daną rzecz, no i wysyłają nam po prostu paczkę albo inne. O, dziadek wrócił z Tosią. Dziadek czy... To ty, ja nagrywam. Myślałam, że to tata. Gdzie jest tam Tosia i tata? No, na placu zabaw. Jak tam, jak było? Fajnie. Tak? Dzisiaj fajnie? Przeszło ci troszkę? No, wziąłem tabletki, nie? Wróciłem właśnie z pierwszego weekendu studiów. No i co powiesz? Że tęsknię za swoją żoną. Mnie brzuch boli, ją tyłek. I ja mam teorię już psychologiczną, że nasze organy już jesteśmy prawie tak, co wiesz, złączeni i nasze organy po prostu tęsknią, bolą, puchną. Się na bardzo długo, to absolutnie to nie wchodzi w grę. Tak. Dzisiaj jeszcze tak nie było źle, więc dlatego może jesteśmy w lepszym stanie, bo wczoraj, wieczorem. Ja? To mnie było bardzo źle. Wojtka tak bolał brzuch w nocy, a ja się tak zaczęłam to jakoś dziwnie czuć. Wróciłam z Tosią od tej kuzynki i tak mówię, Wojtek, coś mi tak... Coś mi ciąży, coś mi źle i w ogóle. Świry. Dlatego nie miałam co dla was też nagrywać. No bo u kuzynki to wiadomo, chciałam pogadać sobie osobiście. Zresztą raczej ich nie nagrywam. Wiecie, nie każda też osób z mojej rodziny lubi to nagrywanie i się godzi na to. A ja też nikogo do tego nie zmuszam, więc... Więc to był taki czas dla nas. Ja sobie leżałam u niej na łóżku, bo wtedy mi było najwygodniej w takiej pozycji i piłam kawkę. Sprzątanie na cmentarzu też nie ma sensu, żebym wam pokazywała, bo co to za fenomen, co to za zajęcia, więc wiecie. Dlatego dopiero teraz odpaliłam kamerkę. Czy ci chcę jakiś mocniejszy, czy delikatny makijaż? Powiem wam, że tak się fajnie pomalowałam ten wywiad do Warszawy, nieskromnie mówiąc. Przeważnie jest tak, że jak mi na czymś zależy i chcę się ładnie pomalować, to nie wychodzi to. I gdzieś tu kreska taka inna mi wyjdzie, to jednak kolor źle do siebie dobrałam, nie pasuje mi, nie odpowiada mi. A do tej Warszawy tak w ogóle na luzie wstałam wcześniej, trochę wykąpałam się, mówię, dobra, to zrobię sobie makijaż, bo jeszcze mam sporo przed wyjściem. No tak zaczęłam tworzyć, mówię, o, nawet nieźle, w sumie fajnie mi to wyszło. O, coś przyniosło, to się ze spacerku. Co tam macie? Mam się, o matko.
tyle liści? No, wybiorę. Mogę ten? No. Dziękuję, jaki piękny. A ja sobie wybiorę ten. A reszta dla kogo? Ale nie w dół, kochanie, bo ci się poniszczą. W górę, o, tak. O, jaki ten jeszcze piękny. Rozbierzcie ją, bo tu jest ciepło, żeby się nie zebrzało. Popatrz, jaki piękny czerwony. Ale ten śliczny jest. Ja już sobie wybrałem czerwonego, popatrz. Taki sam. Tak. A ja mam też piękny, popatrzcie, jaki ładny. Zielono-żółty. No. Jak było z dziadusiem? Co? Jak było z dziadusiem? Dobrze. Ja też mam taki sam. Było na chodź, babcia rozbierze. Aga potrzebuje książki, a ty się w tym zainteresowałaś. Psychologa prenatalna. To też jest ładny. Albo jakiś artykuł. O tym. Mieliśmy to na... miałam to na psychologii. Muszę prezentację na 23 listopada zrobić. To mogę ci, jakie to mam jeszcze, to ci to dam. Jest ładny. No piękne. Czyli to jest to właśnie, wiesz, czytanie do brzucha, wiem, rozwój wiem. Dziecka i kobiet. Coś miałam z tym, miałam coś z tym. Dobra, chodźcie, żeby kończyła. A teraz ty to też przychodzisz do mnie po pomoc. Proszę zdjąć tylko buty w przedpokoju. Słyszysz? Nie. Może nie bardzo? Nie, ja się pomaluję. No masz swoje kosmetyki, to możesz swoimi, co? Nie. Nie. Wiecie co, chyba tyle do was pogadałam już, bo właśnie już jest dom pełen ludzi i na tym się by skończyło. Chyba zresztą powiedziałam wam wszystko to, co miałam. No jak chcesz mnie pomalować? To chodź do mnie. Nie zabieraj mamuni. Ja ci... Nie zabieraj mamuni. Kto? Aha. To i to. I co będziesz z tym robić? Robić. To nie jest do zabawy, kochanie, to jest do malowania. Dobrze, kochani. Chcesz tak powiedzieć, to chodź. To są. Dzień dobry, kochani. Mój słodziak. No dobra, to co, mama już idzie bawić się dalej, tak? A ja nie cię. Ty nie chcesz się ze mną bawić? Będziesz się sama bawiła, tak? Tak. Nie, 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 to są mamusi rzeczy. A ja to ty nie. Masz swoje pędzelki, Tosiu, to są moje. A ja to. A co z tymi liśćmi tutaj, przepraszam, bo zostawiałaś u babci na, w sypialni, co się dalej z tym dzieje? No, co babcia ma sobie to pod poduszkę wsadzić? Tak. Nie, no to powiedz babci, żeby dał jakiś wazonik. Co? No bo co z tym? Jakąś wazonikę czy co? Jaki masz na to pomysł, Tosiu? No przyniosłaś to do domu i co? Babcia! Babcia! A tam jest, tak. Położymy do... mi się fajnie nagrywa, tak? Fajne światło. No ty się tu nie malowałam, jak to było wcześniej. No i co? Dziadek. Jest mama z koniem. To? Mama z koniem jest. Włożymy to? Do wazoniku, tak? Ja mówię, że takie listeczki można włożyć w książeczkę. Za no do wazoniku albo do trójdziec. Cześć, kochani. Wyglądać. Mama tak się wita zawsze przed kamerką. Cześć, tak. Kochani. Tak. Cześć, kochani. No, dzieci nam pokazują często właśnie, jak to wygląda. Cześć, kochani! Paluj! Zaraz Marysia przyjedzie. Ja też się maluję. Dobra, kochani, do później, bo widzicie, nie ma szans. Nie ma szans. Dzień dobry, kochani, my już jesteśmy w Krakowie. Właśnie wziąłam prysznic, wziąłam sobie płatki pod oczy, bo powiem wam, że dwie ostatnie noce to był jakiś koszmar. Po rodzinnym obiedzie zaczął mnie tak boleć mój torbiel na kręgosłupie, że ta noc z niedzieli na poniedziałek była tragiczna. W poniedziałek rano nawet Wojtek sam pojechał z moim tatą po towar, więc co się będzie działo na tym live'ie i co oni kupili? Totalnie nie biorę za to odpowiedzialności. Wrócił Wojtek w poniedziałek.
W poniedziałek, kiedy Wojtek wrócił z zakupów, zjedliśmy tylko zupę i wróciliśmy do domu, bo ja już wiedziałam, że chcę być w swoim domu, chcę wziąć swoje leki, których tam nie miałam. I droga była najcięższa. To była najgorsza droga ever, jaką pokonałam kiedykolwiek trasą Łódź-Kraków. Na końcówce już myślałam, że nie wytrzymam. Po prostu co ja wyczyniałam w tym samochodzie, tylko żeby odciążyć ten kręgosłup i nie siedzieć jakoś w takim złym układzie dla niego. Ale nie było takiego. Nie było takiej pozycji. Więc powiem wam, że wróciliśmy wczoraj o 18:00. Zażyłam swój lek. Nie będę tu o nim opowiadała, bo nie chcę za bardzo o tym mówić. Kiedyś przyjdzie na to czas, żebym coś więcej wam opowiedziała o trybie naszego leczenia. Ja jakieś tam kiedyś się w to wzgłębię. Myślę, że jeszcze na to nie przyszła pora. Więc wzięłam swój lek. Dzisiejsza noc też nie należała do łatwych, ale już była troszkę lepsza. No i ranek Wojtek pojechał zawieźć Tosię do przedszkola. Ja w sumie pół dnia spędziłam tu na kanapie z laptopem, z pilotem, z telefonem w ręku, z kocem, z termoforem. Z moimi wszystkimi lekami, które miały mi pomóc, z kompresami na zimno. I powiem wam, że dopiero teraz jest godzina 15:30, byłam w stanie wstać, wziąć prysznic, pochodzić trochę po domu i powiedzieć, jest lepiej. Jest lepiej. A jeszcze wczoraj wieczorem, słuchajcie, myślałam, że bez wizyty u chirurga nie damy rady. Te płatki mi spadają. One się zsuwają. Same z siebie. Więc teraz powiem wam naprawdę, że jest nieźle. Trochę za bardzo ciepłą wodą się polałam, ale musiałam włosy umyć, więc... trudno. Nie jest, słuchajcie, teraz tragicznie, naprawdę. Wczoraj wieczorem myślałam, że będzie źle, że dzisiaj rano pewnie będę szukała chirurga i będę musiała zażyć antybiotyk, natomiast okazuje się, że nie, bo już jest lepiej niż wczoraj, to znaczy, że nie jest gorzej, to znaczy, że jest super i idziemy do... Tak jak zawsze, czyli standardowo. Teraz ten powrót, ten nawrót tej torbieli jest mocniejszy. Czyli w skali, jak miałam 4, to pierwszy, wiadomo, skończył się zabiegiem, to ten jest drugi. Te dwa pomiędzy, które miałam w majówkę i jeszcze latem, to jest nic w skali, co miałam wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj. No ale dobrze, dosyć już o tym. Jest naprawdę nieźle. I wiem, że będzie dobrze. Czekam na Tosię, bo za chwilę pewnie przyjadą. Dzisiaj mama Wojtka przyjechała pomagać Wojtkowi w filmie, więc bardzo dziękuję, mamo. Wiem, że to oglądasz i bardzo, bardzo dziękuję ci ponownie, że nam pomogłaś. Bo Wojtek pewnie sam sobie by nie dał rady. Było bardzo dużo tej pracy. I tyle. Czekam na moją córkę, bo zawsze w takich momentach mam czerpię od niej po prostu... tą radość, którą ona ma i ten uśmiech i ten moment, kiedy ona do mnie przychodzi i mówi, mamuniu, czemu się nie uśmiechasz? To daje mi tyle siły, że żaden lek mi nie daje takiej poprawy nastroju i siły, jak właśnie moja córka, więc czekam na nią. Mam też dla niej dzisiaj mały prezent. Będziecie, myślę, sami bardzo zainteresowani, bo jest to rzecz, nad którą zastanawiałam się jakiś czas temu, bo byłam u koleżanki, która prowadzi gabinet, taki wiecie, ten sensoryki i ona nawet mi to poleciła wtedy u siebie, ale mówię, no kupię, byłam zainteresowana tym, ale tak wiecie, cały czas jakby wypadło mi potem to z głowy i teraz jak się zastanawiałam właśnie nad prezentem jakimś grudniowym, to myślałam sobie, o może zamówię jej właśnie to. I przyszedł on do nas ostatnio przed wyjazdem, więc już mówię, nie będę jej teraz przed wyjazdem go otwierała, pokazywała, jak on wygląda. Żeby za chwilę nie mówiła, że chce zabierać go do dziadków, więc mówię, poczekam, jak wrócimy i jej tutaj pokażę, co to jest takiego fajnego. I dzisiaj spędzimy taki fajny wieczór, więc to będzie też, myślę, dla mnie bardzo kojące.
Dzisiaj chyba właśnie tego potrzebuję. Najpierw puszczę do Tosi i ją uśpimy w pokoiku, a potem pewnie... ojej, ale on zleciał. A potem pewnie ukradnę go Tosi z pokoju i wezmę sobie sama do swojej sypialni i chętnie sobie załączę. I tak właśnie dzisiaj będę celebrowała w końcu przespaną noc. Yeah, co to jest? Śmietana? Co? Jaka śmietana? To jest chyba, Tosiu, taki fajny reflektor. Gwiazdka! Gwiazdka! Tu mamy jakiś popcorn. Chyba nas czeka jakaś... popcorn! Filmowa przygoda, co? Tak! Taka chyba gwiezdna przygoda. Jak to się... to tu się otwiera, Tosia, zobacz. Tu się to otwiera. Tu się to otwiera. Wow, co to? Co to popcorn? Popcorn, ale zobacz. Tu, poczekaj, musimy to wyjąć. Co to jest? No, Tosia, zaraz zobaczysz, co to jest. To jest piękne. Tosia, to jak jest, to jak niebo nocą, tak? Niebo nocą, ja. Wow. Idziemy się bawić w galaktykę? Z tatą? Tak? Zobacz, Tosia, co tu jest na ścianie. Jakie gwiazdy spadające. Ale droga mleczna, śliczna. Oj, nie mogę tu wchodzić. Takie super urządzenie, reflektor, który po prostu imituje nam na ścianie drogę mleczną, spadające gwiazdy, takie chmurki. Zobaczcie, zmieniacz. Teraz tutaj takie to są chyba... burze kosmiczne, albo jakieś pyły kosmiczne. O, popatrz. Ale świetne, tutaj spadające gwiazdy. Sama chcesz? Tak. No to przyciskaj ten guzik. Nie, ten tu. O, tak. O, widzisz? Nie, ten to wyłącza. Ale super, tak można leżeć na łóżku, załączyć sobie to urządzenie. I ciemność. Same gwiazdy. Same gwiazdy, tak. A wiesz, Antosia, że jak pójdziesz spać, to my ci możemy to włączyć na godzinkę i samo to się wyłączy. To jest... Tak, fajnie jest, że ma to funkcję takiego... Timera. Popatrz, Aga, co możemy nawet albo pojaśnić gwiazdy, albo je ściemnić. Można spowolnić, a nawet zatrzymać. Lub... o, super, a zatrzymaj na chwilę. Lub przyspieszyć. Zatrzymaj na chwilę. Proszę. Też super, bo w sumie od tego kręcenia tych gwiazd to, wiesz, mnie każdy może lubi, więc... Tak ci się spodobało, że mają biegać, tak? Tak. Latać. Mają tańczyć dookoła. Tańczyć. Jest to przepiękne, ale tak relaksuje. Szczególnie... No to ma na celu. O! Tu jakie chmury. Przesuperowe. Trochę jak woda. O, pięknie. Antosia się już wie, gdzie zmieniać kolory. Antosia zmienia? Tak. Do tego jest pilot. A tutaj my. O, sama też taka mgła może być świetna. Też jest fajne, na przykład jak się załączy film. Wiesz, wieczorem na Netflixie. Na przykład Harry'ego Pottera. I sobie włączymy to w tle, no to magia wtedy. No. Magia. Magia, tak. Piękne to jest. Wtedy możemy włączyć. Mówimy dobranoc, Tosi. Dobranoc. Zamykamy. Dobranoc. Pokój. Fajnej zabawy. Tosia to urządzenie dostała
w prezencie od firmy Aurelis. Bardzo dziękuję Wam za prezent. Właśnie ta paczka, ta cała gwieździsta paczka z tą chmurką jest paczką PR-ową. Bardzo Wam dziękujemy za ten prezent, bo chodził nam po głowie już od jakiegoś czasu. Tosia jest nim zachwycona. My mamy to urządzenie Galaxy 2. Jest bardzo leciutkie, bardzo łatwe do załączenia. Ma kabelek, wiadomo, więc podłączamy i działa. Możemy ze sobą wszędzie je zabrać. Możemy sobie zrobić z tym urządzeniem wieczorną kolację romantyczną dla naszej drugiej połówki. Możemy sobie dodać to do seansu filmowego. Możemy to mieć jako pomoc przy usypianiu dzieci. No albo po prostu chwila relaksu lub odpoczynku w sypialni, jak sobie to załączymy naprawdę. Jest energooszczędny, kompaktowy i jest w dwóch kolorach. Jeszcze jest biały, my mamy czarny. Myślę też, że jak będziemy mieć w końcu ten nasz dom i ten nasz wymarzony taras, to wieczorem, latem użyjemy tego reflektora i oświetlimy sobie dom. I to będzie celebrowanie takiego długiego wieczoru w końcu we własnym domu z takim fajnym urządzeniem. Myślę, słuchajcie, też, że to będzie fajna opcja na prezent, a za chwilę zaczynają się gwiazdki, Mikołaje i tym podobne. Więc myślę, że to fajny pomysł i nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ja w opisie filmu dodaję Wam link do tego urządzenia, żebyście nie musieli błądzić i go szukać w internecie. I zostawiam Wam też kod rabatowy na minus 10%. Tutaj zostawiam kod. Wbijajcie, kupujcie i korzystajcie. Pa, pa. Dobrego wieczoru. Życzcie nam, żeby ta noc naprawdę była przespana. I żebym jutro wstała i nagrała dla Was vloga. Dzień dobry, kochani, czuję się wyśmienicie. Właśnie tak będzie. Do jutra.